Okej, okay, pora zaczynać The Madness of Little Emma, czyli grę, która jest połączeniem Super Meat Boya oraz The Binding of Isaac. To nowość na polskim rynku, ponieważ jest to polska gra od Bartosza Bojarowskiego. Zacznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć, okay, jak wygląda ta bardzo, ale to bardzo szalona gra, która sprawiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. To nowość na polskim rynku, ponieważ jest to polska gra od Bartosza Bojarowskiego. Basement, czyli coś znane z Izaaka. Oczywiście nie będzie to standardowo taka sama piwnica, ponieważ tutaj w grze mamy widok z lewej strony. Przez to jest to zupełnie inna rozgrywka, a o Izaaku wspominam tylko dlatego, ponieważ mamy tutaj niesamowicie wysoki poziom trudności. Nasza mała Emma, jeżeli dostanie jedną kulką, to niestety pozostaje jej jedno serce zabrane. Zatem będę musiał bardzo uważać, ponieważ już teraz niestety zostało mi zabrane jedno życie, które będzie problematyczne do odrobienia, ponieważ nie mamy tutaj zbyt wiele możliwości, żeby dostać punkty zdrowia. No ale są też takie miejsca, w których tak jak teraz mamy bardzo dużą możliwość na to, żeby niestety zostać trafionym przez kolce. No cóż. Mam nadzieję, że teraz będzie o wiele lepiej i moja postać będzie miała jakiekolwiek szanse z tymi duchami, ponieważ one są naprawdę bardzo mocne. Ale już widzę, że w stosunku do wcześniejszej wersji mamy zmianę kolorystyczną kul, które wyrzuca nasza Emma, czyli z czerwonych na niebieskie. Bardzo mnie to cieszy, biorąc pod uwagę to, że te czerwone były takie trochę, jakby to powiedzieć, mało widoczne. Okej, okay, pora na nowych przeciwników. Są nimi takie czarne pająki. Całe szczęście, że one nie rzucają się wprost na moją bohaterkę poprzez te wszystkie piętra. A dzięki temu, że zabiłem wszystkich, mamy dostępną skrzyneczkę. Tylko czy ja mogę ją otworzyć bez bomby? Oczywiście, że tak. Dzięki temu mamy dwie bomby. Nie, cztery bomby. A ta druga ikonka, ciekaw jestem, co to jest. Przyjrzyjmy się. Być może to są jakieś monety albo cokolwiek takiego. Przekonam się prawdopodobnie później, ale to jeżeli oczywiście dojdę tak daleko, żeby mieć po drodze jakikolwiek sklep. No i mamy chmurkę. Chmurka to taki bardzo słaby przeciwnik, który mimo tego może naszej bohaterce narobić sporo krzywd, ponieważ wybucha na starcie. No i oczywiście będzie mógł wybuchnąć po tym, jak cię go zabije. Jak widzieliście, tam były dwie skrzynie, których jednak teraz nie mam jak zabrać, ponieważ mam tylko dwa punkty życia, przez co boję się, że po prostu gdy podszedłbym do tych skrzyń, no to niestety mógłbym stracić całe życie i wtedy rozgrywka by się oczywiście zakończyła. Całe szczęście, że nie ma tutaj wrzuconego takiego limitera, który mówiłby o tym, że moja postać nie może skakać sobie jakby z wysokości. Dzięki temu oczywiście jestem w pełni bezpieczny, gdy właśnie tak jak teraz chcę uniknąć sobie ataków przeciwników. Jej, kolejna bomba. Mamy już dwie, no bo jedną z nich... Nie, przepraszam, jest ich siedem. Cały czas myli mi się z tą dwójką. Cholera jasna, będę musiał sprawdzić albo zapytać twórcy, co ta dwójka oznacza, ponieważ ona mnie tutaj naprawdę bardzo niepokoi. No ale jedziemy dalej. The Madness of Little Emma, czyli coś zupełnie nowego, nieporównywalnego z niczym innym. No może ten Izaak tutaj tak ciąży. To brzemię Izaaka naprawdę ciąży na bardzo wielu grach. Ale oczywiście to tylko jako taki nadrzędny wzór. No i mamy kolejną sztukę tego przedmiotu. Prawdopodobnie już wiem, że to jest no moneta. No jak nic, nie ma żadnej innej opcji. No i mamy pierwszy przedmiot, który będę mógł zabrać. Czy to jest pomidor? O, oczywiście. Tomato Plosion. Wow. Zarąbiste wybuchy. Czyli co któryś strzał, moja postać strzela wybuchowo.
No, a po prawej stronie mamy pokój bossa, do którego jednak teraz nie chcę iść, bo warto by było jeszcze sprawdzić sobie, wiadomo, wszystkie pokoje dostępne w tym poziomie. Dzięki temu moja bohaterka ma szansę na to, żeby jeszcze się trochę wyekwipować. Chociaż ten pokój również nie nastraja jakoś zbyt pozytywnie, bo mamy tutaj kolejny raz dwie skrzynie, ale w miejscu, gdzie niestety mamy coś takiego jak kolce i dodatkowo jeszcze tutaj blokadę w postaci cegieł. No cóż, ale całe szczęście, że zabrałem sobie z tych dwóch skrzyń coś, co pozwoliło mi zregenerować życie, czyli było to, ja wiem, trawa, coś takiego. O, kolejne pół życia i kolejna moneta. Mamy 7 monet i tutaj, pytanie, co to jest? Czy to jest licznik przedmiotów, który już dostałem? Nie wiem, prawdopodobnie tak, chociaż no trudno stwierdzić. Szkoda, że w tym momencie nie dało się otworzyć tej skrzyni. Nie będę ryzykować kolejnego punktu życia. Lepiej pójść sobie do walki z bossem. Dzięki temu oczywiście będę mógł przejść sobie dalej. Miejmy nadzieję, że ten boss nie będzie jakiś hardkorowy. Liquid Sisters. O! Tego bardzo lubię, ponieważ w miarę łatwo można go pokonać. Chociaż on cholernie dużo przedmiotów rzuca w moją stronę. Właśnie, w ten sposób. Takie małe... O nie, dostałem jeszcze. Dobra, rzućmy tutaj bombę, może to mi coś pomoże. Ach, zdążył ode mnie uciec, ale szczęśliwie mam tutaj właśnie bardzo wybuchowe te strzały i dzięki temu już praktycznie przeciwnik jest przeze mnie pokonany, a ja mam pewność, że na pewno ten poziom uda mi się przejść. Świetnie. Jej! Mamy serduszko. No i tutaj jest jeszcze coś. Damage plus. Dziękuję. Teraz będzie trochę lepiej, biorąc pod uwagę to, że kolejny poziom to underground, czyli podziemia. Wow, moi drodzy, co się wydarzyło? Mam pewien problem, ponieważ gra aktualnie niestety się wysypała. Jej, będę musiał ją uruchomić jeszcze raz, przepraszam was bardzo, ale są to takie kłopoty techniczne, o których nawet nie pomyślałem. No cóż, miejmy nadzieję, że moi widzowie będą coś wiedzieć o tym, co się stało, albo ja będę mógł zobaczyć. Tam ktoś pyta o Lyska, no niestety ja nie jestem w stanie powiedzieć, co się z nim dzieje, ponieważ bardzo dawno nie miałem z nim kontaktu, ale no cóż, no pisałem do niego na Skype'ie i nic to nie pomogło. Niestety, mam nadzieję jednak, że z gościem wszystko dobrze. Będę musiał zacząć The Madness of Little Emma jeszcze raz, zatem... Podejście numer 2. Gra się skreszowała, zatem ja teraz muszę rozpocząć sobie na nowo. Niestety nie ma żadnej innej opcji. Use shift to run. No, pytanie, czy ten shift jest aż tak bardzo potrzebny, żeby sobie tutaj biegać? W zasadzie prawdopodobnie nie. Doszedłem sobie już do takiego miejsca teraz, że mamy dwie te chmury i muszę omijać oczywiście ich ataki. Pytanie, czy warto by było ryzykować dla tych kilku skrzyń, które tutaj są? No prawdopodobnie nie. Chociaż warto by było jeszcze zrobić jedną rzecz, ale to za chwilę. Zajrzymy sobie jeszcze raz do streamu. No i tak, pora działać, bo tutaj oczywiście nie ma żadnego przeciwnika, ale zaczyna się, o cholera jasna, właśnie, robić trochę bardziej nieprzyjemnie, ponieważ ja niestety teraz mam bardzo mocnych przeciwników oraz dużo takich
problematycznych rzeczy, czyli moja bohaterka tutaj niestety właśnie wpada w takie kolce, no i kilka razy wpadłem właściwie w te kule przeciwnika. O wow, no to stary, naprawdę jakieś dziwne rzeczy, ja nie wiem, może był, może nie był, ale to trudno stwierdzić. No ale przez to, że jeszcze tam ogarnąłem tego streama, no to moja postać umarła, więc teraz najlepszą opcją będzie zacząć od nowa. Do 3 razy sztuka, jak się to mówi, czyli The Madness of Little Lemma po raz trzeci. Jak widzicie, mamy tutaj wersję 0.5. Basement, czyli początkowy poziom. Use shift to run and jump further. Okej, takie proste wskazóweczki, bo nie ma tutaj żadnego tutoriala, który prawdopodobnie nie będzie dodany, no bo jakby po co? O, zawsze jest zapas serc, które można wykorzystać później, a ja mam tutaj tych podstawowych przeciwników, którymi są takie niebiesko-czerwone latające muchy. Jej! Emma, zabijaj ich, przecież ty tutaj jesteś tą postacią, która musi przejść, musi zobaczyć, co jest na samym dole pod ziemi. Na samym dole tych dziwnych korytarzy. Ach, jeden przeciwnik i jedna moneta. Bardzo mnie to ciekawi, gdzie ja mógłbym te monety wykorzystywać. O, zauważyłem jedną prawdopodobną rzecz, która, no, jest taka naprawdę rzucająca się w oczy, że jeżeli trafi się tego przeciwnika, to on prawdopodobnie wpada w jakiś szał, bo ma zmianę koloru skrzydeł. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile moje wyczucie, ale być może tak jest. Żyjemy bomby, bo ta bomba się przyda, żeby skrzynię sobie zabrać. O! Skrzynia w skrzyni, no cóż. Jak? Cholera jasna. Postać zżarła coś nieprzyjemnego i przez to mamy teraz, kurczę, minus 1 punkt życia. Dobra, no to się wrócę, żeby zabrać sobie to jedno serducho. O, jeszcze pół serducha zostało. Bardzo dobrze. W miarę szybko sobie mogłem przebiec między tym wszystkim, więc... jestem w połowie drogi. Ojeju, ale uniknąłem cudownie tego ataku. Jestem w połowie do bossa, a po drodze jeszcze mam pokój z gwiazdką, czyli ten pokój, w którym będę mieć kolejny przedmiot dla mojej bohaterki. Gin przeciwniku, gin ty mucho. Nie pójdę znowu do tych głupich skrzyń, ale za to mamy jedną monetę. No i kolejny przedmiot. Co to do cholery jasnej jest? Harder. Hits the enemies. Wow. Ładnie. Kiedy podejdę do przeciwników, zostają spaleni. Liquid Sisters. Kolejny raz. Naprawdę? Aha, no bo to jest ta moja druga iteracja. Przepraszam, trzecia. No ale teraz niestety nie mam żadnej możliwości na to, żeby atakować mojego przeciwnika inaczej jak podchodząc do niego bardzo blisko. Zobaczcie, że dzięki temu, że ja jestem tutaj prawie przy nim, to on mógłby być ze... O nie, powiedziałem przedwcześnie, bo mogłem go prawie zrobić bez straty życia. Ale przyznam szczerze, że ten przedmiot jest naprawdę OP, bo tego bossa pokonałem praktycznie o wiele szybciej niż wcześniej. No cóż, to się nazywa boost przedmiotów. Okej, okay. Poziom numer 2, underground, czyli kolejny raz podziemia. No i cholera jasna, moi drodzy, kolejny raz gra kreszuje mi do pulpitu. Chyba w tym momencie będziemy się musieli zatem pożegnać, bo nie mam działającej wersji. Będę musiał poprosić twórcę o wypuszczenie nowej. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.